Witajcie ciekawscy! Ida Nowakowska to polska tancerka, aktorka oraz osobowość telewizyjna. Rozpoznawalność przyniosły jej m.in. produkcje telewizyjne i programy rozrywkowe. Jednak być może mało kto pamięta, że lata temu, zanim zdobyła renomę, sama była uczestniczką jednego z talent show. Jakiego? Kto z Was już wie? A co sprawia, że Ida jest odbierana z tak wielką sympatią rodaków? Jakie mogą być największe marzenia kogoś, kto odnosi sukcesy zarówno w Polsce, jak i za oceanem? Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie! Ida Wiktoria Nowakowska-Herndon przyszła na świat 7 grudnia 1990 roku w Warszawie i tam też się wychowała. Jest córką pisarza Marka Nowakowskiego. Swoją przygodę z tańcem zaczęła już w wieku 5 lat i jest absolwentką ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Romana Turczynowicza w Warszawie. W jednym z wywiadów Ida wyznała, że droga, którą sobie wybrała jako dziecko, nie była łatwa, jednak uważa, że ma w życiu dużo szczęścia, ponieważ od samego początku rodzice wspierali ją w zamiłowaniu tanecznym i bardzo jej pomagali. Mama jeździła z nią na zajęcia i poświęciła na pasję córki dużą część swojego życia. Ida wspomniała także, że nie pochodzi z bogatej rodziny, jak mogłoby się innym wydawać, a mama sprzedała własne mieszkanie, aby dziewczyna mogła wyjechać do szkoły w Nowym Jorku. A to właśnie tam Nowakowska uczyła się w Professional Performing School i uczęszczała też do szkoły tańca na Broadwayu. Trzeba przyznać, że od najmłodszych lat nie próżnowała. Dlatego pracę na swoje nazwisko rozpoczęła bardzo szybko, zostając aktorką i tancerką warszawskiego teatru Studio Buffo pod wodzą Janusza Józefowicza, gdzie występowała m.in. w musicalach Metro oraz Romeo i Julia. W międzyczasie próbowała swoich sił również w Nowym Jorku, w Metropolitan Opera w La Bayadère i w Lincoln Center, tańcząc główną rolę w musicalu Real to Ria. Otrzymała także rolę w filmie Poza zasięgiem z 2004 roku u boku Stevena Seagala. Później przeszła do teatru Roma w Warszawie, gdzie występowała przez aż 10 lat. W takich musicalach jak chociażby Piotruś Pan, Taniec Wampirów, Koty czy Upiór w Operze. Natomiast swoją przygodę z show biznesem Nowakowska zaczęła jako 16-latka, pojawiając się w pierwszej edycji talent show telewizji TVN You Can Dance Po Prostu Tańcz. Czy ktoś z Was ciekawcy pamięta młodziutką Idę jako uczestniczkę tego programu? Choć show nie wygrała i zajęła w nim ostatecznie 9 miejsce, jednak udowodniła, że życie jest przewrotne i pełne niespodzianek, ponieważ prawie 10 lat później powróciła do You Can Dance, ale jako jurorka. Podobnie jak piosenkarka Cleo, obie są doskonałym przykładem tego, że program talent show nie musi być wyznacznikiem sukcesu i po porażce w nim, pracując nadal nad swoją pasją, można odnieść spektakularny sukces. Im się udało. Co ciekawe, Nowakowska wyznała, że nigdy nie marzyła o sławie. Jak zaznaczyła, od zawsze dużo pracowała i chciała z pokorą iść przez życie, czego w dużym stopniu nauczyła ją szkoła baletowa. Dziewczyna jest także zdania, że nic nie przychodzi za darmo, a za talentem musi stać ciężka praca. W dodatku nie myślała, że taniec będzie jej sposobem na życie i zarabianie pieniędzy. Była to jej po prostu wielka pasja, a z zawodu początkowo chciała być prawnikiem. Wybrała się nawet na studia prawnicze, ale okazało się wówczas, że trudno jest pogodzić taniec, grę w teatrze i naukę w tym kierunku. Jednak zanim Ida na stałe została osobowością polskiej telewizji, zasiadając w jury tanecznego programu, znów wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Ukończyła Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, gdzie studiowała aktorstwo, taniec, śpiew i stosunki polityczne. Za oceanem poznała też swojego męża, Jacka Herndona, który jest jej studencką miłością. Choć na początku odrzuciła jego zaloty, w 2015 roku wzięli ślub i teraz tancerka nieustannie dzieli życie na dwa kraje. W Los Angeles Nowakowska kilka lat temu otworzyła własną szkołę tańca, pojawia się w tamtejszej telewizji oraz tańczy z różnymi słowami, na przykład w teledyskach. Niedawno miała nawet okazję zasiąść w jury światowego talent show The World's Best u boku m.in. Drew Barrymore. Poza tym zajmuje się m.in. choreografią teatralną i pracuje jako wolontariuszka w szkołach publicznych, ucząc dzieci tańca i udzielając się charytatywnie. Ostatnie kilka lat rozwija też karierę w Polsce. Można było zobaczyć ją w kilku filmach i serialach, m.in. w Sala Samobójców, Na Dobre i na Złe, czy Teraz albo Nigdy. 28-latka zdążyła już być prowadzącą kilku programów, takich jak Przymierzalnia, Bake Off Junior, Pytanie na Śniadanie, czy The Voice Kids. Była również jurorką show Dance 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 oraz prowadzącą trasę koncertową TVP2 Lato Muzyka Zabawa. Natomiast już niedługo wraz z Roxaną Węgiel i Aleksandrem Sikorą poprowadzi 17. konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci. Kiedy ta dziewczyna znajduje czas na to wszystko? Sami chcielibyśmy poznać jej tajemniczy sposób. Cóż, ruch musi napędzać do kolejnych działań. A w tym całym pędzie tancerka potrafi skupić się na tym, co najważniejsze i nie jest to kariera. Nowakowska zdradziła, że każdego dnia dziękuje Bogu za wspaniałego męża i podkreśla, że chciałaby być mamą, bo marzy o sporej gromadce. Jak nie trudno zauważyć, ludzie show biznesu nie mają łatwego życia z uwagi na spadającą na nich krytykę i hejt. Ale nie w tym wypadku. Choć oczywiście na pewno złe słowa nie ominą tak znanej twarzy jak Nowakowska, to w większości 28-latka cieszy się bardzo pozytywną opinią wśród publiczności i skala negatywnych głosów na jej temat w porównaniu do innych
innych osobistości jest znikoma. Pomimo tylu sukcesów zawodowych od Idy bije szacunek do pracy, optymizm, szczerość, naturalność i sympatia. Lubią ją zarówno widzowie, jak i ludzie z branży. Dla przykładu Ewa Chodakowska nie dość, że zachwyca się figurą tancerki, opisują ją jako nieskażoną negatywnymi emocjami oraz promyczek show biznesu. A wy ciekawscy co myślicie? Lubicie Idę Nowakowską? Wiedzieliście, że z takim powodzeniem jak w Polsce działa zarówno w Stanach Zjednoczonych? Jak zawsze czekamy na wasze komentarze. I nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Do usłyszenia, cześć!